Evil never sleeps, but it bleeds. Nie ma przyjacielu. To jest kwestia refleksu bardziej niż celności. Rany boskie. W porządku. W porządku. Dotarło do mnie. Są momenty, kiedy trzeba celować. Są momenty, kiedy trzeba reagować. Ale zakładam, że w tym przypadku powinienem mieć... Powinienem mieć przeciwników przed sobą. Trzeba się tak ustawiać, żeby tę walkę strzelecką przeprowadzić zgodnie. Z założeniem reakcji, a nie celowania. W porządku? W porządku. Rzućmy okiem na to. Okej. Jedna wielka rozpadlina. Jeżeli byli tu jacyś ludzie kiedyś, to już ich dawno nie ma. To też w Ameryce nie jest rzadkim widokiem. Takie opuszczone miasteczka do dzisiaj stanowią obiekty turystyczne bardziej. To pokazuje talent Amerykanów do robienia z rzeczy kompletnie nieprzydatnych czegoś, na czym można zarobić. To mają zdecydowanie talent. Tak jak z drogą 66, tak? 66 route. To też jest ta sama historia w zasadzie. Nie, schodzimy pod ziemię, nie podoba mi się to. To też była droga, która została zbudowana, potem zastąpiona inną, międzystanową. Państwo nie lubią pająków? No cóż, proszę się na to przygotować. I z drogi 66, która już w zasadzie... To jest długa historia, czy ja mam na nią czas tutaj? Dobra. Więc wybudowano drogę 66 i wokół niej powstało mnóstwo osad. A potem, niedługo potem, na przestrzeni 100 lat, wybudowano dosyć blisko, ale nie na styk, drogę międzystanową. Efekt był taki, że większość ruchu została przekierowana na drogę międzystanową i drogą 66 przestali ludzie jeździć. No i te osady wszystkie opustoszały. No i co? Amerykanie postanowili z tego zrobić? Z tych osad atrakcje turystyczne, a z tej drogi kolejną atrakcję turystyczną. Bo przejazd, podróż tą drogą jest przygodą samą w sobie. Sprawdźmy, to właśnie jest to. Co jest eksploracją? Zawsze jestem. Zawsze mam wątpliwości. Jak się tak... Jak się tak człowiek porusza tą drogą 66, to tam większość tych osad ma jakiś taki swój specyficzny klimat. Jakby zostały te osady zmienione trochę, żeby stanowić jakąś atrakcję turystyczną. Czasami to jest przaśne strasznie. Nie ma żadnych atrakcji poza... No jakieś takie dziwne w ogóle, niezwiązane z Dzikim Zachodem. Jest na przykład miejscowość, która jest poświęcona bohaterom filmu Pixar Auta. Istotny zawód. Co to ma wspólnego z Dzikim Zachodem? A to nic. No ale ludzie szukają sposobu na to, by swoją opuszczoną osadę przerobić na atrakcję turystyczną. No i tak to się tam odbywa, proszę państwa. Wiem, że tam było przejście, ale tak tutaj jeszcze widziałem. O, właśnie. Może też jest tak, że różne drogi prowadzą do celu. Tego samego celu. Nie wiem. Ja trochę, proszę państwa, będę opowiadał historii, bo jestem przytłoczony przez ten mrok cały, który tu mnie dootacza. Weź się nie zatnij tutaj, przyjacielu. Nie ma nic gorszego niż utknąć. Wiecie, że człowiek najpierw... O nie. Pozostałości tego. O. Jest dużo takich opowieści chyba nawet, zwłaszcza w Ameryce Południowej. I powstało sporo filmów na bazie takiej mitologii, że tam były jakieś takie... ukryte na przykład azteckie bóstwa. Że to nie były bóstwa, tylko to były jakieś istoty, które żyły pośród nas i gdzieś tam pozostałości pod ziemią ich... To wszystko ma sens. O czym to ja opowiadałem państwu? Że nie lubimy mroku?
Co to za bariera? Iluzja. Dead end. Great. You seeing this too? Take it off. Mr. Rentier, on a first date? What do you take me for? You're right. Maybe a little light to set the mood. No, no need. I see it now. Of course. The glamour. I'm on it. Today, Chester. Please. I need to concentrate. It's not that easy to sever the illusion from its source. What's the source? You don't want to know. To Irlandczyk trochę ten taki ma. Switch. I'll take the explosives, you get Dabano. Is this about the bridge? It's not about the bridge. Got the damn train, didn't I? Naprawdę, przesadził z ładunkami. Ła. O, mam cię. Ale go zobaczyłem, bo są jakieś pieprzone pijawy. Nie mogę zaprzeczyć, że ten system walki daje mi mnóstwo frajdy. Och. Co ja powiedziałem, powiedziałem mitologii tych miejsc? Tak. Jest taki chyba od świtu Quentina Tarantino, właściwie z udziałem Quentina Tarantino. Od świtu do zmierzchu? Albo od zmierzchu do świtu? To jest coś, co właśnie opisuje chyba dokładnie taką historię z Ameryki Północnej. I też swoją drogą chyba naczytałem się mnóstwo książek tego gdzieś tam w młodości. Nie wiem, czy Graham Masterton nie sięgał czasami po ten styl. Znaczy po ten... O! Uwielbiam takie rzeczy. W ogóle piramidy gdzieś tam podziemne, to jest coś, co mnie fascynuje. W sensie jakby w ramach wyobraźni, nie? Pewnej. No to na pewno jest trochę magii. Jakieś zaburzenia. Co to jest? To są jakieś kreatury? Czy to są kamienie? Które orbitują tu wokół jakichś punktów mocy, nie? To wampiry. Piękna sprawa. Tak, mówiłem o tym, że będę opowiadał dużo, bo jak jestem zdenerwowany albo zastraszony. Chwila wytchnienia. The species that keeps on growing and advancing with their technology, creating new and more dangerous weapons of war and other engineering marvels. As I see it, the real struggle is nature versus technology. Instinct versus genius. We have allowed those naturally subordinate to us to transform themselves from prey into predators. If we don't alter this trajectory, eventually they will murder us all. No, jest w tej teorii trochę sensu, nie? Jeżeli faktycznie ludzkość była sługami wampirów, to niewątpliwie będzie się chciała ludzkość spod tej służby uwolnić. A jak już się uwolni, to powybija tych wszystkich, bo taka jest nasza natura. No to jest walka o... To jest chyba... Przebijemy się tu? Bardzo naturalny proces walki o bycie tym dominującym gatunkiem. I to nie jest cecha ludzka jako taka, tylko to jest po prostu cecha gatunków. Zawsze najsilniejszy drapieżnik przetrwa. I nie da się, nawet jakby się chciało, utrzymać gatunku podwładnego, który stanowi zagrożenie.
Więc dla nich to też jest. W zasadzie to my jesteśmy trochę... Co to za paskudztwo? To my jesteśmy trochę gatunkiem, który odbiega od natury. Inżynieria. Za wolny jesteś, przyjacielu. Bawię się na tyle dobrze, że kompletnie zapomniałem, że tutaj są poziomy postaci. Można zdobywać punkty i rozwijać tę postać. Nie będę zbyt często przerywał tymi ekranami Państwu przygody, ponieważ zależy mi na opowieści przede wszystkim. Powiem jedynie, że na razie stać mnie na jedną umiejętność. Ta umiejętność pozwala skracać cooldown między jednym leczeniem a drugim. I pewnie się przyda z czasem. Ale jak będę miał więcej do powiedzenia i bardziej przebadam, to być może zatrzymamy się jeszcze na chwilę i Państwu opowiem. A tymczasem wracajmy do przygody. O, wyłaniają się kolejne. Elegancko. Czy coś jeszcze? Kryształy życia? Zbyt sprawnie unikam, żeby kryształy życia były mi potrzebne. Ale to miejsce jest fascynujące. Absolutnie fascynujące. Uwielbiam takie tajemnice i... Człowiek sobie przypomina te wszystkie książki, o których już kompletnie zapomniał, które czytał. Te wszystkie historie, opowieści, które przez jakiś czas porywały jego wyobraźnię. Wiedziałem, że to jest... Refleks, niecelność. Doskonale. Historie, które na chwilę porywały wyobraźnię. Co to za paskudztwo? Skrzeczący diabeł. Proszę Państwa, może okazać. To zawsze tak jest, że te... W tych wszystkich mitologiach wampirycznych to te wszystkie istoty uważają, że są czymś wyższym, czymś lepszym od człowieka, a potem się okazuje, że to jest jakaś skaza powodowana przez jakieś owady. Jakaś wada genetyczna bardziej niż wyższość. Skrzeczący diabeł. Ich osobliwa nazwa pojawiła się po raz pierwszy w artykule z 1887 roku. Gazeta przytoczyła historię grupy myśliwych, która napotkała latającego potwora w dziczy New Jersey. To właśnie autorowi artykułu zawdzięczamy nazwę Skrzeczący diabeł. Następnie została zaadaptowana przez agentów RI i w tej formie funkcjonuje do dzisiaj. Uskrzydlone stworzenie jest wyjątkowo szybkie. Potrafi też emitować wysoki, mrożący krew w żyłach krzyk, którym ostrzega pobliskich sanguin o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Tak, mówię na nich sanguin, chociaż pewnie nie ma to sensu. Skrzeczące diabły występują w stadach, a dźwięk, który wydają, może być ogłuszający dla przeciwników. Sanguisque. Sanguisugę. Diabli nadali. No nic. Poznaliśmy trochę historii. Mam nadzieję, że Państwu nie przeszkadza to moje czytelnictwo? Ale jestem kowbojem po przejściach i czasami się pomylę. Rany boskie. To jest takie miejsce, że mogłoby się wydawać, że spotykasz je na samym końcu i dostajesz tutaj odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale nie, to tymczasem jakaś dziura w ziemi, w zapomnianej przez ludzi miejscowości. No ja bym się przecisnął, ale to z całym tym sprzętem to pewnie się nie uda. Skarby? Czy też przejście? Wygląda na to, że przejście. Elegancko.
i jeszcze bardziej elegancka. Och, i kolejne historie. We are unique species, brothers and sisters. We are not bred. We are not born. We come to life when we accept the gift of change. Our lives are many, and they have served us well. To się czegoś dowiemy. Has given us safety through secrecy, but I am afraid we are becoming the victims of progress. Sooner or later, human technology will find a way to see past our illusions. Wystarczy. Pan z dużym namysłem opowiada tę historię. Ja to lubię historię, która trafia do mnie ta-da-da-da-da z prędkością karabinu maszynowego. No. Ja sobie zerknę w te wpisy. Ja sobie je sam przeczytam i ja je państwu opowiem znacznie szybciej. W sensie nie, ja nie lubię, jak tam ktoś super szybko opowiada historię, ale odrobinę szybciej, a ten to po prostu przeżywa każdy kęs. Tak jest. O! Zdążyłem. Ja myślę, że oni cierpią. Wydawało mi się, że jeden z nich powiedział, to boli. Być może faktycznie boli. Swoją drogą, co to za szkarady? Kto z takich paskudnych krogulców robi ozdobę? Co? Chociaż może to jest taka ozdoba, która ma wystraszyć. Ale to też się chyba wpisuje w taką południowoamerykańską mitologię. A nie wszystko... No może to wynika też z tego, że umiejętności artystyczne nie były na takim wysokim poziomie. I to, co nas przerażało, co nas przeraża dzisiaj, kiedyś było piękne. Bo ładniej się nie dało zrobić? O, wy dziady. O, żebym sam nie wpadł na te haki. Głowę. No, wy dziady. O cholera, przyleciał jeszcze jeden szkaradnik. Muszę uważać. Walka wręcz robi najwięcej, ale też dawaj kosę, wymaga bezpośredniego kontaktu. Dawaj kosę. Tak jest. Otworzymy. Jakieś odważniki. No dobra. Dobra, spodziewałem się łamigłówki. Najwyraźniej łamigłówka należy do tych prostych, dla kowbojów, którzy hodowali krowy całe życie. I nie mają w zasadzie serca do zagadek. Jesse jest zdziwiony, że jak się do czegoś zbliży, to jest większe. Jesse! No dobrze.
Niech tak będzie, Jesse. O, kawałek historii, mam nadzieję, że... We consider ourselves proud hunters, predators. But that pride sometimes prevents us from growing as a species. Ja to państwu opowiem. Może nawet teraz. Zapiski Petera Dabano sprowadzają się do trzech części. Pierwszą mieliśmy okazję już zobaczyć, opowiada o tym, że ludzie sięgają po inżynierię, stają się groźni i niebezpieczni. Kontynuuje mniej więcej w tym samym tonie, opowiadając o tym, że prędzej czy później ludzie się do nas dobiorą i zmieni się poziom relacji między jedną rasą a drugą i wampiry znajdą się w gorszej sytuacji. I na końcu mówi coś, co jest ciekawe w tym całym wywodzie, że musimy ewoluować, musimy się zmienić, musimy zapanować nad dumą i zerwać z tradycją, tak ja to widzę. Więc to jest interesujący wątek tej całej opowieści i zobaczymy, co będzie dalej. Podoba mi się ta opowieść. Humans are growing stronger, though. We need to leave the shadows. Widzicie? Dobrze, że tę opowieść Dabano opowiedziałem państwu teraz. Posłuchamy trochę. Facet ma dużo racji. Znaczy, jakby jest rozsądny. Poza tym, że jest wampirem i chce rządzić ludzkością, a nie odwrotnie. Ale dobrze rozumie tu zależności. Ludzie za szybko się rozmnażają. Nie ma nad nimi kontroli. Żeby było wszystko jasne. Jestem człowiekiem, nie? O, jak mi się podobają te czerwienie. No, przyjacielu. Schodzimy tu. Enough. Your line's thirst for all out war with the humans endangers us all. Peter Navano. Without the shoe. The wolves go hungry, yes. But the day is coming when the sheep will outwit the wolves. Haven't you been watching, brother? The humans have harnessed the power of steam and lightning, and they grow mighty. If our hubris allows us to grow fat and lazy in the shadows, they will soon have the power to hunt us down like dogs. And so you propose war. War suggests there is a chance we might lose. I propose we strike with my... Okay, już go nie lubię. Ma dobre spostrzeżenia, kiepskie rozwiązania. Control the change. Are you mad? Even suggesting such a thing is blasphemy. Dominic, brother, these are blasphemous times. While my methods may very well be at variance with our tradition, I can tell you one thing. If we don't adapt, we will perish. Enough. I will not allow you and your bastard breed to lead us into annihilation. Peter Dabano, for the high crime of conspiracy against your own kind, I sentence you and your line to the true death. We had to try, Felicity Migara. Our work will be a lot easier if we can help them understand. If we can't... Then... we... Force them to! Oh.
Odważnie. Myślałem, że tu jest jakaś potęga. A, bo oni są chyba zdalnie tutaj obecni. Szybki jest, co? Ale to jest jego królestwo, zdaje się. No dobrze, przyjacielu. Widziałem twoje skrzydło. Nie, to była ręka. Może mi się tylko wydaje, że to jest czuły punkt? Ach, powinienem był zareagować. Znowu jestem za wolny. Niedobrze. Cholerny świat. Jak tu strzelać do tych małych paskudników? Pewnych rzeczy trzeba uniknąć. Może nie jesteś taki straszny. Może jednak jesteś. No nieźle. Wydaje mi się, że on nie jest największym zagrożeniem tutaj. Think you could have brought a bigger knife? Some people get a gold watch when they retire. I got Susan here. Skazali go na prawdziwą śmierć. Wygląda na to, że my żeśmy wykonali egzekucję. Should have asked him how to get out of here. Too late. He won't be of any use for a month or two. Wait. What about Chester? Well, what are you gonna do? Now that is how you shape an explosion. Damn, we're late. At least we won't be going back to the manor empty-handed.